Slalom pomiędzy fragmentami szalunku oraz sypiącym się betonem to przejście schodami, serpentynami w Sanoku, które od października ubiegłego roku są remontowane. Zimowa aura nie pozwoliła dokończyć prac w wyznaczonym terminie i dlatego też w chwili obecnej nie widać zielonego światła do zakończenia inwestycji. Nie za bardzo to było dobrze wykonane, ponieważ ja się zajmuję tam zbrojarką i zrobili to w niewłaściwych warunkach, niewłaściwy beton wylali, wszystko się ukruszyło. Po prostu strasznie ślimaczy tempo. Nic się nie dzieje. Tak, powinni absolutnie, moim zdaniem, powinni zamknąć tutaj, zamknąć dla przechodniów i wtedy pracować w jakimś szybszym tempie, ale bardziej tak wydajnie. Pytanie, dlaczego rozpoczęto remont dopiero jesienią? W urzędzie dowiedzieliśmy się, iż w okresie wiosenno-letnim nie było firm, które chciały realizować zadanie. Dopiero kolejny przetarg wyłonił wykonawcę, który planował, że do końca 2010 roku uda się zamknąć inwestycję. Zima pokrzyżowała plany. Ze względów na trudne warunki i dosyć ostre temperatury niskie, inspektor nadzoru wstrzymał część robót, to jest wykonanie okładzin granitowych i roboty zostały zakończone w chwili obecnej na ułożeniu elementów betonowych. Remont przewiduje wymianę konstrukcji żelbetowej stopni, częściowo okładziny granitowej oraz kostki betonowej, a także zamontowanie barierek. Koszt całej inwestycji to 139 tysięcy złotych. Roboty nie zostały do końca rozliczone. Wykonawca robót cały czas jest na budowie. Przesunięte zostało wykonanie robót do okresu bardziej sprzyjającego, czyli do około kwietnia. Roboty, które należało będzie poprawić, to jest skucie tego zniszczonego betonu i wybetonowanie na nowo, no pokryje oczywiście wykonawca robót. Sanoczanie przechodnie narzekają na stan nawierzchni schodów oraz pomysł remontu w okresie jesienno-zimowym. Sami jednak mogą mieć także do siebie pretensje, bo schody są zamknięte, a wybór akurat tej drogi do szkoły czy pracy jest indywidualną sprawą każdego z nich. Chociaż błąd był też popełniony w tym, że chodzili niestety tędy ludzie, powinien być teren zamknięty na czas budowy, po prostu powinien być niedostępny tutaj, bo to jest też wynik ludzi. I niestety tak się po prostu stało, jak się stało, że po prostu schody się poukruszały. No i nie za bardzo to wygląda, ale oby z tego wyszli, żeby to ładnie wyglądało. Jeżeli inspektor nadzoru zezwoli na kontynuowanie zadania, do około miesiąca czasu sanoczanie będą mogli chodzić po wyremontowanych schodach. Stanie się tak jednak nie prędzej jak w marcu lub w kwietniu.